Elo mordy i wariaty. Pomidorowy.pl z tej strony. Jak myślicie, kto tak się wita? Jest to po raz pierwszy od dawna na moim kanale, kiedy wypowiadamy się na czyjś temat, a nie na swój. Zapraszam. Więc dobra, tematem dzisiejszego pomloga będzie Zakolnikow aka Mateo Gaming aka Mateusz 1104 aka PSEXE aka MateoGaming.pl aka weź ty kurwa mniej ników, okej? Dobra, żarty na bok. Kuba wczoraj na live'ie z Crasha Team Racing, nie wiem czy w sposób ironiczny, czy szczerze chciał, żebym na ten temat się wypowiedział, napisał mi, żebym wypowiedział się na temat Zakolaka, bo żebym zrobił vlog na jego temat. I stwierdziłem sobie tak na początku, że ironicznie odpowiem tak, ale nie chciałem tego robić. Choć z drugiej strony stwierdziłem, że kurde, pojawiają się czasami komentarze od niektórych ludzi, gdzie ja rzekomo mam bekę z Zakolnikowa, albo że nieszczerze z nim jakby gadam i pewnie gadam z nim dlatego, żeby wyciągnąć z niego jakieś, powiedzmy tam, nie wiecie, zyski czy coś. Wiem, że znajdą się takie osoby, więc w tym wypadku wiem, że też nie przekonam swoją racją, ale myślę, że nadszedł czas, żeby wyjaśnić wszystko i powiedzmy dokonać pewnej analizy bohatera dzisiejszego filmiku. Zakolnikow, ty doskonale wiesz, jakie mam opinie na różne tematy od ciebie, więc myślę, że w sekcji komentarzy być może to potwierdzić, a być może zaprzeczysz. Zapraszam. Więc odkąd znam Zakolnikowa aka MateoGaming.pl? MateoGaming.pl znam już od 2016 roku. Jest on widzem, który udziela się właśnie od 2016, aczkolwiek doszły mnie słuchy, oczywiście od niego, że on ogląda mnie już od 2015 roku, ale nie udzielał się jakoś super, dlatego że nie miał własnego kanału. No ale dobra, liczymy to, że z kanałem udziela się od 2016 i jest on do dzisiaj. Jest on naprawdę mega pozytywną osobą, mogę to powiedzieć i prywatnie, bo gadamy sobie często przez telefon i myślę, że to jest swego rodzaju taka bardziej już prywata. Co prawda nie widzimy się for life, no bo daleko mam tam do jego Hawiry, czy wie, z jakiej on tam wsi pochodzi. Znaczy ja wiem skąd pochodzi, ale nie będę na ten temat tutaj dyskutował. Jest on prywatnie, jak i YouTube'owo mega pozytywną osobą, co pewnie dużo osób potwierdzi również. Jest on czasami lekkomyślny. Nie powiem, że nie, to też mu jestem w stanie wytknąć i to prywatnie i na YouTubie. Na pewno jest on, nie wiem jak to się nazywa, kurde, znaczy wiem, ale zapomniałem tego słowa. Jest on na pewno uparty, to trzeba mu powiedzieć, jest mega uparty w tym co robi i w tym co mówi, co też niesie ze sobą pozytywne jak i negatywne skutki. Wiadomo, są plusy i minusy, nie ma tutaj żadnego, kurde, że jest same plusy albo same minusy. No dobra, Michał, ale dlaczego powiedziałeś tam na początku, że Mati jest lekkomyślnym? O co z tym chodzi? Mati ma często coś takiego w sobie, że on nie przemyśli do końca tego, co chce zrobić i on już od razu z góry wie, że to będzie dobra decyzja, że to będzie najlepsza decyzja, bo on się z tym czuje najlepiej. Jaki jest tego przykład? Przykładowo chociażby było tak z live'ami, gdzie powiedział mi prywatnie i gdzieś tam na YouTubie się wypowiedział w tej kwestii, że on nie chce robić live'ów, bo on nie nadaje się do tego typu przedsięwzięć, jak on to powiedział. Zresztą tutaj będzie link do, powiedzmy, albo screen z jego filmiku, gdzie on się na ten temat wypowiedział, bo nawet zrobił filmik na ten temat. I Mati doskonale wie, jakie mam zdanie na temat tego filmiku. Uważałem już wtedy, że ten filmik był mega słaby. Mati doskonale o tym wie, bo z nim gadałem przez telefon i pamięta on moje słowa, że uważam, że to był jeden chyba z najsłabszych filmików na jego kanale, jaki kiedykolwiek mógł stworzyć. Dlatego, że to było takie passive-aggressive mówienie, że no nie chodzi mi o to, że live'y są złe, ale nie nadaje się do tego typu przedsięwzięć, bo nie jestem śmieszkiem. Mati, jesteś śmieszkiem w jakiś tam sposób, masz po prostu inne poczucie humoru niż my. No, ciebie może śmieszyć co innego, mnie przykładowo śmieszy co innego, to jest normalne. Tylko widzisz, problem jest taki, że trzeba na ten temat szczerze rozmawiać, a nie przysłowiowy taki klosz zakładać na głowę i mówić takie, że nie dopuszczam z innych do słowa. I to jest właśnie ten problem, o którym właśnie wam na początku mówiłem z Matim, że on jest mega lekkomyślny. Teraz już chyba mniej, bo z tego co widzę nie popełnia aż takich głupstw. Chociaż są czasami tematy, gdzie on nie do końca przemyśli i potem wychodzą pseudokonflikty.
To jest między innymi jeden z tych problemów, jeżeli chodzi o naszego Mateusza, naszego bohatera dzisiejszego filmiku. Dalej, z czym był jeszcze Mati lekkomyślny? Chociaż, że na przykład były osoby, które mu nie odpowiadały, to zamiast przykładowo tym osobom dać szansę, bo przykładowo znaje dosyć długo, tylko zaczęły od jakiegoś czasu odpierdzielać, to zamiast przykładowo dać szansę, ale albo spróbować z nimi jakby dojść do porozumienia, to on wolał pójść najłatwiejszą linią oporu, czyli zablokować. I to jest coś, co ja go też nawet skrytykowałem prywatnie, mówiąc, że stary, ale to właśnie będzie rodziło jeszcze większy konflikt, ponieważ osoba, z którą na przykład masz na pieńku, w jakiś tam sposób może cię potem, nie wiem, zacząć z multikont cisnąć, bo na przykład ty ją od razu zablokujesz i nie dasz jej dojść do słowa. I jakby powinieneś bardziej być rozważny w tym, co robisz, a nie właśnie być lekkomyślny. Powinieneś używać tego. Tak mu nawet powiedziałem. Drugi problem, jaki miałem z Matim w przeszłości, to jest oczywiście z roku 2016, jak jeszcze istniało coś takiego jak Retro Squad, taka grupa na Facebooku, może ci, co pamiętają, to pamiętają. I to było jeszcze nawet przed Retro Squadem, ale wiem, że to też się działo w trakcie Retro Squadu. Mianowicie problemem z Matim, starym Matim tutaj teraz, bo przypomnę, że to też tyczy się też starego Matiego, który tak robił, bo teraz obecny Mati tak nie robi, ale Mati na przykład był świadkiem tego, jak kiedyś się na niego zdenerwowałem, w momencie, kiedy on skomentował mój film, nie oglądając go nawet. Wiecie, to nie chodzi o to, że o, ale on mógł go na przykład parę minut wcześniej obejrzeć. Jasna sprawa. Tylko problem, jaki był tutaj, jest taki, że ja wtedy miałem tendencję stawiania przykładowo 50-minutowych filmików. I on napisał komentarz po 2 sekundach. Zajebisty odcinek ziom, świetny odcinek ziom, czadowy odcinek ziom. I wiecie, i okej, możecie pomyśleć sobie, dobra Michał, ale co to jest w ogóle za powód do przyczepienia się? Przecież on może równie dobrze pomyśleć sobie, że hej, robisz świetne materiały, więc ten pewnie też jest świetny. No właśnie tu jest problem, dlatego że wrzucasz film, to trochę oczekujesz od ludzi szczerej opinii, tak? Nie oczekujesz, że oni w 2 sekundy zaraz ci napiszą, ej, świetny materiał jak zwykle. Tutaj jakby oczekujesz tego, że hej, obejrz do końca ten materiał i wyraź opinię, bo to równie dobrze możemy iść logiką, że ja mogę stawiać typowe gówno na kanał i Mati na przykład powie, że świetny odcinek. Rozumiecie, o co chodzi? I żeby nie było, to, że ja teraz mówię, powiedzmy, jakieś takie wady Mateusza, czy też jego zalety, to nie jest tak, że nie namawiam też do tego, żebyście nie wchodzili na kanał Mateusza, nie pisali do niego jakichś głupich hejtów pokroju, ej, ale ty jesteś gównem, że tak robiłeś w przeszłości, albo robisz niektóre rzeczy tak. Nie namawiam was do tego, dlatego że uważam, że to jest mega niskie zachowanie. I to nie jest też tak, że ja teraz w tym momencie chcę pocisnąć po Matim, że o, ale ty Mati jesteś taki i taki. Ja po prostu, robiąc ten, powiedzmy, szczery film na ten temat, chcę też powiedzieć jego wady i zalety tej osoby, w sensie tej, której dzisiaj omawiam. Ponieważ każdy z nas ma swoje wady i zalety. Jeden ma ich więcej, drugi mniej. Nie jesteśmy idealni. Każdy musi się, że tak powiem, uczyć na błędach. Nie chcę, żeby z tego filmiku wybuchła jakaś wojna, że teraz zaraz zaczną się, powiedzmy, jakieś brudy na Mateusza wyciągać albo coś, bo ja nie robię żadnego wyciągania brudów. Ja tylko jakby mówię, ja mówię, co mi się na przykład nie podoba z naszej znajomości albo co się podoba. Odnośnie mówię tego, no Mati trochę walczy z tą lekkomyślnością. Widać przynajmniej teraz, jak zaczyna się mega starać i to jest fajne. Odnośnie tego, co właśnie przed chwilą powiedziałem z tym pisania świetny odcinek i tak dalej, z takiego komentowania bez nawet obejrzenia, on już tak nie robi, co prawda, bo ja wiem, że z Mateuszem miałem dosyć długą rozmowę na ten temat i Mati przyznał się do błędu i powiedział, że zrobił źle, zjebał, ale najważniejsze jest to, że wyciągnął z tego lekcję. No dobra, ale jakie w takim razie Mati ma pozytywy? Jest przede wszystkim mega fajną osobą, uwierzcie mi, jak byście mieli kiedyś możliwość porozmawiania sobie z nim, czy to na Discordzie, czy to w ogóle jakbyście mieli, powiedzmy, jakiś kontakt z nim. On jest naprawdę mega pozytywną osobą. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest mega fajne, bo wiecie jak to jest, no różni są ludzie. Na przykład na filmach możesz okazać się mega fajny, ale w rzeczywistości jesteś mega burakiem, wiadomo jak to jest. Druga pozytywna rzecz, jeżeli chodzi o Matiego, to jest chociażby to, że on jest uparty, ale w tym razem w pozytywnym słowa znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że patrzcie, ile się ciekawych rzeczy działo na jego kanale na przestrzeni tych lat. Przecież było dużo razy tak, że Mati, nie wiem, wstawiał jakiś film, miał przykładowo
zerowy odzew, co było niestety mega smutną rzeczą, ale patrzcie, Mati się nie poddał. Nie jeden twórca w tym wypadku by się poddał i stwierdziłby, hej, pierdolę to nie jest dla mnie. Wiadomo, no każdy by się załamał. Mati, pomimo tego, że nie miał jakby dobrego startu z kanałem, on cały czas dążył do tego, on progresuje. Wy możecie tego teraz nie widzieć, bo wy widzicie cały czas takiego Matiego, który powiedzmy tam sobie coś gada, tak jak zresztą ja teraz sobie gadam jakieś pierdoły i tak dalej. Ale on naprawdę mega się stara i to widać. I trzeba to docenić. Chcąc, nie chcąc, ale trzeba to docenić. I na pewno też na plus wyjdzie to, że dużo z nami też spędza czasu. Nie chcę tutaj mówić, że to jest zasługa moja czy Chomskiego, bo my tylko przedstawiamy mu powiedzmy nasze zdanie na ten temat, co my sądzimy, jak mniej więcej powinien tworzyć swoje treści na kanale, ale uważam, że troszeczkę tutaj sprawiliśmy, że Mati trochę poszedł do przodu i uważam, że coraz bardziej widać u niego poprawę. Kiedyś to był taki zamknięty w sobie chłopaczek, a dzisiaj potrafi normalnie na luzie z każdym pogadać, tylko jest pewna granica takiego powiedzmy podejścia na luzie. Rozwieję tutaj teraz wszelkie wątpliwości odnośnie jeszcze jednego tematu. Mianowicie, czy na moim kanale przeróbki z Matim są jakby obraźliwe, że ja chcę go tutaj obrazić? Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że to było... Wyszedłbym na hipokrytę, gdybym robił z Matim ośmieszające jego przeróbki, robił z nim tym samym współpracę. No powiedzcie mi, czy to się ze sobą mierzy? Na przykład robię przeróbki na dwa pomidory, gdzie Mateusza wyśmiewam, w ogóle robię z niego totalnego osła i następny dzień jeszcze z nim robię krosa. No trochę byłoby to zaprzeczenie samemu sobie i wyszedłbym na hipokrytę, więc do osób, które myślą, że przeróbkami tymi na dwa pomidory PL chcę Mateo wyśmiać, od razu mówię nie. Nie mam zamiaru go wyśmiewać, wszystkie te przeróbki są za zgodą Mateusza, jeżeli chcecie, możecie się go zapytać, on wam to potwierdzi, że wszystkie przeróbki, które są tworzone na dwa pomidory PL są w celach humorystycznych i nie mają na celu nikogo urazić, a tym bardziej już Mateusza. Gdyby tak było, że jego by przyróbki uraziły, ja nie mam z tym problemu i bym je wszystkie skasował. Wiadomo jak to jest. I każdy musi sobie życzyć przeróbek na jego temat. A jako, że Mati sam nawet mnie prosi, żebym czasami robił przeróbki z jego osobą, no to wiecie, no ja nie mam z tym problemu, jeżeli chcę, no to jak mam czas, ochotę i chęć, coś wymyślę. Czasami nawet się go pytałem, czy on nie ma nic przeciwko, on powiedział, że nie ma nic przeciwko, więc wiecie jak to jest. Dobra, to by było na tyle, troszeczkę się rozgadałem. Koniec końców, Mati, rób dalej co robisz. Tutaj powinienem się bardziej do obiektywu zwrócić. Mati, rób dalej co robisz, idzie ci to bardzo dobrze, progresuj. Ja myślę, że wyjdą z ciebie jeszcze ludzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć i na razie.